Witam wszystkich bardzo serdecznie. Monika Bochna, ze mną Łukasz Pawecki. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich, cześć. No wiadomo, jesteśmy na gali FEN, Fight Exclusive Night, walka o pas z Wierzbickim. Wyzwanie, jak byś to skomentował? Zobaczymy jutro. Nie wiem, nie znam Wojtka, wiele razy to powtarzam, nie mieliśmy okazji razem trenować, choć to środowisko kickbokserskie jest, powiedzmy, dość zamknięte, to ja skończyłem starty gdzieś tam amatorskie, nie byliśmy na żadnej kadrze razem, walki zawodowe też gdzieś tam mieliśmy, także no, nie trenowałem z nim nigdy, nie sparowałem z nim, widziałem jego walkę z Pawłem Biszczakiem i w zasadzie to wszystko, no, zobaczymy jutro. No właśnie, bo tak naprawdę dziś się w tej karierze amatorskiej troszeczkę rozmyliście, brzydko mówiąc. Ty byłeś, jego nie było, potem gdzieś on się pojawił i tak naprawdę gdzieś obadwa nazwiska znane, ty i twój przeciwnik, a właśnie nie mieliście okazji nigdzie się spotkać. Właściwie to trochę dziwne, bo jednak ta waga i ten poziom, na którym jesteście obydwoje, no dosyć skąpa, że tak powiem, była w tamtym czasie, kiedy jeszcze ty startowałeś amatorsko. Tak, to taka ciekawa historia, ale właśnie dzięki temu ta walka ma taki dodatkowy smaczek. Nie znamy się, nie wiemy do końca, co będzie, jakiś tam plan na walkę mamy, tak naprawdę wszystko okaże się, co będzie w klatce. No właśnie, wiadomo, dochodzą dodatkowe emocje, nie wiadomo właśnie, czy wiesz, jak regeneracja, bo o to właśnie chciałam ciebie zapytać, bo ostatnio w Chinach miałeś problem z wagą, o czym tam bardzo mi się zresztą podobały te słowa, które napisałeś, bo sama również doświadczyłam problemu z robienia wagą, więc jakby szacun dla ciebie w tej kwestii, ale teraz widzę, że zupełnie bezproblemowo poradziłeś sobie. Znaczy miałem do zrzucenia tam parę kilogramów, bo na co dzień waży powyżej 80, ale to nie było to samo co do 70, to jest zupełnie inna bajka. Tutaj powiedzmy, że dwa dni przycisnąłem gdzieś tam zęby i musiałem się troszkę odwodnić i jest okej, okay, ale to co było do 70 ostatnimi czasy, to po prostu to była katorgia, masakra. No, poleciałem do Chin, trenowałem wcześniej, tutaj, nie zależało mi bardzo, były też tam duże pieniądze do wygrania, wiadomo, kariera dalej mogła być pchnięta, ale to już nie w tej wadze, nie ma szans. Znaczy na pewno też lot i tak dalej, ta klimatyzowanie się w tych Chinach też pewnie sprawiło jakiś problem. Tutaj macie limit wagowy wyższy, a w amatorskim się startowałeś chyba w 71 czy 77, przypomnij mi. Słuchaj, ja z pierwszej starty miałem 57 kilo. Ale to już nie wracajmy, wiesz, do jakichś tam młodzieżówek, ale docelowo chyba 71, z tego co pamiętam. Tak, najwięcej startowałem 70 kilo. No ja trzymałem tą wagę przez 9 lat. 9 lat ją robiłem. Na początku to była moja naturalna waga, później było parę kilo, 5, 10, aż do 17 kilo. No właśnie, to też prawda jest taka, że ten metabolizm troszeczkę się zmienia, też już patrząc na metryczkę, no jesteś już doświadczonym zawodnikiem, bo jednak te 31 lat to teraz dużo młodych jednak jest zawodników, którzy deptają po piętach no starym wygom, brzydko mówiąc. Tak, ale to 31 lat w tym momencie, ja się czuję tak, powiedzmy, jestem w wieku średnim, czuję się jako taki średniak też w tym sporcie, jeśli chodzi o wiek, bo mam za sobą już długi okres, kiedy walczyłem, ale wiem, że jest przede mną jeszcze dobre parę lat. To nie jest tak, że się czuję już taki wypompowany, koniec kariery. Ja się rozwijam, szczerze, to ja się czuję cały czas tak, jak, nie wiem, byłem juniorem kiedyś. Mam nowe wyzwania, chcę mi się trenować, budzę się codziennie, cieszę się tym treningiem, więc to jest fajne uczucie, jak się ma tyle lat i takie coś w sobie. Na pewno też sprzyja tobie w prowadzeniu kariery to, że dobrze się prowadzisz. Chodzi mi o brak jakichś takich większych kontuzji, mądrze trenujesz, bo to widać, tak jak mówisz sam, że trzymasz tą formę na takim fajnym poziomie. Ktoś ci pomaga w przygotowaniach, dietetyk, czy sam się tym wszystkim zajmujesz? Co, szczerze mówiąc, mam, można powiedzieć, sztab ludzi, których tam sobie zebrałem metodą prób i błędów. Ja nazywam siebie, że jestem takim trenerem koordynatorem, czyli jestem taką osobą, co dowodzi sobą, tymi ludźmi, ale mam fizjologa, który tam rozpisuje mi obciążenia treningowe, kiedy zrobić luźniej, kiedy ciężej, bo to jest największy problem, jak się samemu trenuje, czyli nie wiadomo, czy dołożyć przed tą walką, czy może coś zmienić, a tutaj mam gościa, który mówi, nie, teraz odpuść, coś tam zmienimy później. Mam dietetyczkę, ale nie taką po jakimś tam zwykłym kursie, tylko panią, która wykłada na WF-ie i ma ogromną wiedzę z pierwszej ręki. Mam też ludzi od regeneracji, jakieś tam masaże i tak dalej. Jest powiedzmy 7 osób, które pracują na, nazwijmy to, mój sukces. No właśnie, no prawda jest taka, że już masz, że tak powiem, wysoko ustawione nazwisko w polskim kickboxingu. Gdzieś tam w tą Wikipedię się wpisałeś, zdobyłeś dużo tytułów, jesteś rozpoznawalną postacią w świecie kickboxingu i bardzo mądrze, że masz taki sztab, który cię prowadzi i życzę ci tego jak najdłużej, żebyś mógł być zdrowy i walczyć i się spełniać zawodowo. Życzę ci powodzenia jutro, nie będę ci zadawać pytań odnośnie walki, bo to są zawsze niefajne pytania. Jutro porozmawiamy, znaczy jutro już mnie nie będzie, niestety, ale będę ci kibicować.
obserwować z ekranu telewizyjnego i będę za mocno trzymać kciuki. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i dziękuję. Nie dziękuję za powodzenia, bardzo dziękuję za dobre słowa i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Moim gościem był Łukasz Pawecki, Monika Bochn. Dziękuję.